Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Pamiętacie jak chyba dwa lata temu rząd, który posługuje się językiem polskim i sprawuje władzę na terytorium Polski, wprowadził takie prawo, żeby najmłodsi, nie tylko najmłodsi, żeby młodzież uczyła się w domu, czyli elekcje. Ja to nazywam erekcjami, czyli erekcje. I wtedy to było uwarunkowane sytuacją dziewiętnastkową dla naszego zdrowia, dla naszego bezpieczeństwa, to znaczy tych najmłodszych, ale też naszego, żebyśmy tam, żeby tam nam czegoś czasami nie przywlekli ze szkoły, pozamykano uczniów w domach, uczyli się w domach, praktycznie w ogóle się nie uczyli, bo nauka w domu online powiedzmy sobie szczerze, to nie jest żadna nauka. I wyobraźcie sobie, że teraz wpadli na dla nich, oczywiście, genialny pomysł. Żeby to samo powtórzyć, jeśli tej zimy, tej nadchodzącej będzie zimno, jeśli temperatura osiągnie ileś tam stopni, to już przygotowali taki dokument, że uczniowie będą znów uczyć się w domach. Ale tak odbiegając na chwileczkę od tematu, to zobaczcie na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki: można zobaczyć wersję dwujęzyczną, i to nie tylko wersję. Także sobie klikacie gdzieś na inny język, tylko jest po lewej stronie po polsku, a po prawej stronie w innym języku. Jest to sytuacja totalnie nowa dla mnie. Jakaś dziwna. Ja nie wiem, jak to możliwe. No przecież tu jest szkoła dla was, a później coś tam jest napisane, a drugi punkt uczelnie dla was. I też coś tam jest napisane. Ja tego nie rozumiem. Ministerstwo Edukacji i Nauki. No proszę, takie rzeczy dzieją się w Polsce. No to przykuło moją uwagę. Tak sobie wchodząc, tutaj patrzę. No to są niuanse, ale warto zwracać na to uwagę. I co najgorsze, to to, że oni naprawdę coś szykują, że oni po prostu się przygotowują na najgorsze czyli na to, że będzie zimno. Ja śmiem twierdzić, że tak będzie. To nie tylko w Polsce. W całej Europie. W całej Unii Europejskiej, ale przede wszystkim w Polsce, bo oni sobie tam ci jakoś sobie poradzą. Jeśli dziś pojawia się dokument w Ministerstwie Edukacji Narodowej, czyli MEN, że coś takiego będzie miało miejsce czyli nie dość, że jakieś tam choróbska no to teraz jeszcze temperatura czyli problemy energetyczne niebywały. Jeszcze jakiś czas temu, jak dowiedziałem się o problemie dziewiętnastkowym, że siedzą w domach i się uczą, pomyślałem sobie obłęd, ale teraz, że będą też siedzieć, bo będzie zimno, to ja już nie mam więcej pytań. Podobno urzędy miast i samorządy wprowadzają coś takiego, że będą ograniczać, ile latarni mają się świecić. Ostatnio byłem w jakimś tam centrum handlowym. Wiadomo, no, zawsze lepiej jest oszczędzać prąd. Zawsze lepiej jest gasić za sobą, bezsensownie, nie trzeba świecić. No ale zawsze te schody ruchome się kręciły cały czas. Teraz już kręcą się tylko wtedy, kiedy ktoś się zbliża. Oczywiście fajnie, bo jest oszczędność, ale czymś to jest uwarunkowane, to nie jest przypadek. Moi drodzy, powolutku będziemy chodzić po ciemnych ulicach. Latarnie będą pogaszone, żeby nie wyjść na jakiegoś płaskoziemcę, jakiegoś wariata, szaleńca. Jakiegoś oderwanego od rzeczywistości, to tradycyjnie muszę się powołać na jakieś medium, w tym przypadku Radio RMF 24, taki portal, artykuł pani Magdaleny Partyły. To jest bardzo ważne, żeby, żeby ktoś mnie zarzucił gdzieś tam jakiejś demagogii, że on tutaj sieje jakiś dziwny sposób przekazu. Moi drodzy, artykuł zatytułowany tak: Szkoły zamykane z powodu braku węgla. Z powodu nienagrzanych klas, to nie żart, słuchajcie, z powodu nienagrzanych klas będzie można zamknąć szkołę, a potem przejść w tryb zdalny, informuje Rzeczpospolita. Chodzi o projekt rozporządzenia MAIN, czyli Ministerstwo Edukacji i, i Nauki, tak to się ma nazywa, który ma wejść w życie od września. Proszę bardzo, no kurczę, jakieś obłędy. Co to się porobiło? 2020, 2021, 2022, jeszcze gorszy, co rok, to gorzej. Nie tylko zbyt niska temperatura zewnętrzna, ale także w pomieszczeniach szkolnych uzasadni zamknięcie placówki i przejście na naukę zdalną. Od września katalog sytuacji, w których jest to możliwe, zostanie rozszerzony o sytuację, gdy w klasach będzie za zimno. Podaje gazeta Rzeczpospolita. Dotąd zamknięcie szkoły czy przedszkola było możliwe m.in. ze względu na sytuację dziewiętnastkową. Jeżeli szkoła zostanie zamknięta z powodu niskiej temperatury, na dłużej niż dwa dni dyrektor będzie musiał wdrożyć naukę na odległość. Ja tak sobie myślę, że gorzej będzie, jak tym najmłodszym będzie zimno w domach, bo w domach może być jeszcze zimniej. Gazeta podkreśliła, Rzeczpospolita, że ta ostatnia kwestia budzi obawy rodziców z uwagi na zbliżający się sezon grzewczy, który może być wyjątkowo trudny z powodu braków węgla. I teraz wiecie: Na przykład rodzice idą do szkoły, do pracy. Pociechy idą do szkoły, wtedy też mieszkania, nie, czy też domu nie trzeba tak ogrzewać, no bo nikogo nie ma w domu. A teraz, jak oni będą w domach, to też będą ci musieli siedzieć w domach i będą jeszcze więcej grzać czyli de facto tak, szkoła będzie oszczędzać, a polskie rodziny będą bankrutować, bo będą musieli ogrzewać no 24 godziny na dobę. Totalny jakiś, nie wiem, odlot gdzieś tam na inną galaktykę, bo inaczej się tego nie da skomentować. Cytuję nadal, gazeta Rzeczpospolita podkreśla, że ta ostatnia kwestia budzi obawy rodziców, to co mówię, z uwagi na zbliżający się sezon grzewczy, który nie będzie łatwy z powodów braku węgla. Rozmówcy Rzeczpospolitej wskazują, że samorządy w ramach oszczędności w pierwszej kolejności rezygnują np. z oświetlenia ulic, ale mogą znaleźć się też takie gminy, które nie mając wystarczających możliwości finansowych, no nie wątpię, że, że ich nie będą mieć, Przejdą na naukę online. Rząd niewątpliwie szykuje się na kryzys energetyczny. Samorządy z pewnością nie będą oszczędzać na ogrzewaniu szkół. Chyba, że energii po prostu zacznie brakować. Nauka online w takiej sytuacji to rozsądne rozwiązanie, bo odbiorcom indywidualnym ogrzewanie zostanie wyłączone w ostatniej kolejności, uważa pan Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadr Kierowniczy Oświaty. Zobaczcie, oni już teraz piszą i mówią tak na legalu, że... Ogrzewanie zostanie wyłączone w ostatniej kolejności tym zwykłym ludziom, czyli nam. Przepisy pozwalające na zamykanie szkół z powodu mrozu obowiązują od lat. Dzieci po zamknięciu placówki musiały jakoś nadrobić zaległości. Obecna zmiana prawa jest reakcją na pojawienie się nauki online. Wiecie, teraz już tak, bo oni już sobie przećwiczyli czyli praca online, praca w domu. Co jest totalnym bezsensem. Ja uważam, że to jest debilizm, ponieważ no, ktoś gotuje grochówkę czy też pomidorówkę i jednocześnie bawi swoich najmłodszych, jednocześnie pracuje. No? Na pewno jest wydajny. Oni już to sobie przećwiczyli, że tak, urzędy mogą pracować online, zwykli pracownicy, którzy mogą, to mogą pracować online. Najmłodsi studenci już nie wie, mogą uczyć się online, czyli de facto wszyscy możemy siedzieć na czterech literach w domu, pierdzieć stołek i robić wszystko online. Zamywać być online kupować online, wszystko online. Wkrótce nawet sobie będą yy, mieć samochody zimą online. I latem online. Zimą, to mi tak przynajmniej nie zamarzną, jak umyją, bo czasem się umyje, to później mrozik. No ale z Brudno to trzeba myć. To wiecie, tutaj mu, te przykłady są takie, żeby pokazać ten to durnowactwo. W jakim świecie żyjemy? Gdzie my się obracamy? Aż kurczę, Codziennie jakieś nowe, nowe wiadomości, nowe jakieś idiotyzmy. Aj. O zawieszeniu zajęć i przejściu na naukę online zdecyduje dyrektor. Będzie jednak musiał poinformować o tym organ prowadzący kuratorium. Gminy nie będą zamykać szkół, szukając oszczędności. Przecież wychłodzone budynki trzeba będzie kiedyś ogrzać, co oznacza dodatkowe koszty. Kosztowne będzie też utrzymywanie ciepła tylko w części budynku. Część najmłodszych, między innymi te z niepełnosprawnościami, i tak będzie mogła przychodzić do szkoły. Dodaje pan Marek Wójcik. I teraz tak, projekt rozporządzenia... W sprawie nauki zdalnej od roku szkolnego 2022/2023 dyrektor przedszkola lub szkoły będzie zobowiązany do zorganizowania zajęć zdalnych w sytuacji, gdy zajęcia zostaną zawieszone z powodu zagrożenia bezpieczeństwa uczniów, przewiduje projekt rozporządzenia. Projekt rozporządzenia w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość skierowano do opiniowania Autorzy projektu wskazują, że zmiana wynika z potrzeby uregulowania szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia dla uczniów wyżej wymienionych zajęć w sytuacji, gdy nie jest możliwe prowadzenie zajęć w tradycyjny sposób na terenie jednostki systemu oświaty z powodu zawieszenia zajęć ze względu na wystąpienie na danym terenie zagrożenia bezpieczeństwa uczniów. Zagrożenie to, jak wskazano w tym rozporządzeniu, może wystąpić w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych, nieodpowiedniej temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów. Zagrożenie związanego z sytuacją tą dziewiętnostkową lub innego nadzwyczajnego zdarzenia. No, kiedyś tutaj napisali, że to już obowiązywało od kilku lat, od dawna, że czasem szkoły były zamykane. Ja wiem. Jak był mróz minus 20, to były. Tylko, że teraz problem jest w tym, że jak będzie na przykład plus 2, nie będą mieli czym ogrzewać, to też będą siedzieć w domu. I to jest ta różnica. To, że to obowiązywało kiedyś w takich normalnych relacjach zdroworozsądkowych, to okej, okay. no były zaspy, były, były śniegi, mrozy, no to się nie szło do szkoły przez kilka dni, a później obsasa i już, lecimy dalej w podskokach. A teraz będą siedzieć całe miesiące. Aż się nie zrobi ciepło. jak się zrobi ciepło, to znów powiedzą tak. Bo ja teraz słyszałem, że oni już mają nawet klimatyzowane salki w szkołach. No proszę. Powiedzą, że wiecie co, kurczę, klimatyzacja nie działa. Prądu nie ma. Jest ciepło, ale prądu nie ma, więc dalej siedźcie do końca roku szkolnego na aż na krzesłach, w domkach i się uczcie. Tak to zrobię. Moi drodzy, dobra, kończę już. Nie będę już więcej czytał. Generalnie chodzi o to, że jest prawdopodobieństwo, że ta zima będzie spędzona w domach, jeśli chodzi o uczniów, ponieważ będzie zimno i szkoły będą zamknięte, bo nie będą miały kasy. W ogóle, tutaj nawet nie chodzi o pieniądze. Przede wszystkim nie będzie ogrzewania. Nawet jeśli kogoś będzie stać, problem jest w tym, że nawet jeśli kogoś będzie stać, to i tak będzie zimno. No chyba, że ktoś sobie jakieś swoje własne sposoby yy, zamontuje. W domu czy też w mieszkanie, więc wtedy można będzie się cieszyć. Ja myślę, że politycy, no to na pewno będą mieli ciepło. Ewentualnie wybiorą się na jakieś czasy do ciepłych krajów. Oni przecież nie będą marznąć. Oni są w ostatniej kolejności, żeby cierpieć, ale są w pierwszej kolejności, żeby uciekać. Gdyby coś się działo, to oni będą pierwsi. Oni będą pierwsi zwiewać my ostatni. Ale jeśli chodzi o cierpienie no to my pierwsi. A oni ostatni. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia wkrótce. Cześć, pa pa.